ktoś mi zadał pytanie, jak wygląda rachunek zawodę w Anglii. Więc zawodę w Anglii dostajecie, ja na przykład mieszkam w hrabstwie Yorkshire na co dzień i dostaję rachunek na rok. Czyli dzisiaj akurat przyszedł mi rachunek na mojego maila. Nie mogę wam pokazać, bo tam są moje szczegóły identyfikacyjne, mój numer konta i tak dalej. Oczywiście w ich systemie, w tych wodociągach z Yorkshire, ale tu widzicie płatności, że ustawiała płatności od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. Całkowity tutaj roczny rachunek to jest 407,65 funtów. No i widzimy nazwa konta Andrzej Iwaniuk, numer sortcode. Sortcode to jest identyfikator banku, gdzie konto zostało zarejestrowane, tak? I tutaj ten sortcode, jak na przykład, nie wiem, macie kontrakt jakiś, piszecie coś dla firmy angielskiej, to możecie łatwo sprawdzić, czy konto się zgadza. Ale to po sortcodzie. Wpisujecie na przykład sobie w Google check sortcode. Jak wpiszecie te 6 tutaj cyferek, to on pokaże wam numer, znaczy nazwę banku, w którym te konto jest przechowywane. Tu jest numer konta, oczywiście mój bankowego. Numery kont bankowych w Anglii są krótsze niż w Polsce, więc widzicie króciutkie, ale widzicie tylko ostatnie dwie cyfry, bo to prywatność, tak? No i widzicie, pierwsza płatność będzie 28 kwietnia, 40,45 funta, 28 maja, czyli co miesięcznie, tak? Nie wiem, ile to na Polskę. Funt jest 4,6, to około 200 zł będzie. Tam 180 czy ileś. 28 maja, teraz czerwiec, lipiec, sierpień i tak dalej, i tak dalej. I w styczniu 2019 roku jest ostatni. Potem jest tak zwany luty, marzec, się nie płaci rachunków za prąd. Czyli w tym miesiącu, w marcu, nie mam jeszcze, nie płacę żadnego rachunku za prąd. Przepraszam, za wodę. I dopiero 28 kwietnia. Ale tak widzicie, ile się płaci miesięcznie. Więc oczywiście to zależy, jak wam przewidują, tak? U mnie tak jest przewidziane, ale to jest orientacyjnie średnia wartość. Moi znajomi też mają podobne, więc no, tak wygląda rachunek za wodę na terenie Anglii. Więc to taka informacja dla tych, którzy tam myślą Anglii, czy nie myślą, czy... Pytali mi się ogólnie, jak wygląda jakiś taki rachunek, i taki rachunek jest waszym potwierdzeniem adresu też, prawda? Nie wiem, czyli mając taki rachunek, już możecie otworzyć konto w banku i tak dalej. Dobra, trzymajcie się, cześć.